Tegoroczne eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej odbyły się w Lubaszu, a ich współorganizatorem oprócz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej była Edukacja Lubasz. Cieszy mnie ten fakt, że Państwo, zarząd, zechciał wybrać właśnie naszą placówkę na zorganizowanie tak wyjątkowego turnieju, konkursu, jakim jest ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej na etapie powiatowym. W związku z tym, że naszym hasłem, hasłem Edukacji Lubasz, jest takie powiedzenie, że u nas poczujesz się jak w domu, mam nadzieję, że właśnie Państwo tutaj wszyscy zgromadzeni poczują się tutaj jak u siebie. Wszystkim, którzy pojawili się dzisiaj na tym etapie konkursu, życzę powodzenia. Patronat nad imprezą jak co roku objęło Starostwo Powiatowe w Czarnkowie. Myślę, że każdy z nas ma pełną wiedzę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, jakie to jest ważne dla nas, dla środowiska i dla społeczności naszego powiatu. Stawiamy na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, dlatego cieszę się, że tak liczna grupa uczestników, którzy reprezentują poszczególne gminy, dzisiaj zjawiła się w Lubaszu na zawodach z turnieju wiedzy pożarniczej na szczeblu powiatowym. W tym roku do etapu powiatowego przystąpiło ponad 30 dzieci, które zmagały się ze sobą w trzech kategoriach wiekowych. Te eliminacje powiatowe to eliminacje, w których uczestniczą dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych, czyli szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W sumie w tym etapie po eliminacjach gminnych wezmą udział 33 osoby w tych trzech kategoriach wiekowych, tak jak powiedziałem. Zaczynamy od etapów gminnych, później są eliminacje powiatowe. Kolejny etap to oczywiście eliminacje wojewódzkie i przedstawiciele, zwycięzcy tego etapu wojewódzkiego wyjeżdżają na turniej ogólnopolski. Turniej podzielony został na dwie części. Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu testu wiedzy ogólnej, po rozwiązaniu którego do drugiego etapu kwalifikowali się tylko najlepsi trzej uczestnicy z każdej kategorii wiekowej. Drugi etap związany z pytaniami otwartymi i wiedzą praktyczną pozwolił wytypować najlepszych uczestników eliminacji powiatowych ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. Pytania przygotowuje komisja, pytania są zalokowane i dopiero jak uczestnicy wchodzą do pomieszczeń, dopiero są koperty rozlakowane i dopiero komisja dopiero daje. Jeśli chodzi o system, jest system następujący, najpierw uczestnicy, jest to test pisemny, 30 pytań, na to mają 45 minut i z każdej grupy, czyli podstawowe szkoły, gimnazja i licea, z każdej grupy po trzech, wchodzi do ścisłego finału i tam mają odpowiadać ustnie na 5 pytań. I najlepsi, czyli zdobywcy pierwszych miejsc, będą reprezentowali powiat na eliminacjach wojewódzkich. Po dwóch etapach zmagań w kategorii szkół podstawowych mistrzem powiatu została Kinga Kamińska, drugie miejsce zajął Antoni Kotiuszko, trzecie zaś Agnieszka Łucjan. W kategorii gimnazjów najlepsza była Gabriela Arendt, drugie miejsce zajęła Żaneta Wieczorek, trzecie zaś Kamila Skotarczak. Natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych mistrzem powiatu została Anna Surma, drugie miejsce zajął Piotr Michalak, trzecie zaś Szymon Hęszkę. Teraz najlepszych uczestników czeka etap wojewódzki ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, w którym wystartuje blisko 100 uczniów z całej Wielkopolski.